Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 30. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przewidzianą do odbycia 26 lutego tego roku. Jest to piątek, godzina 12. Zaczynamy. Informuję wszystkich Państwa, że sesja prowadzona jest w trybie zdalnym. Na dzisiejszej sesji witam bardzo serdecznie pana sekretarza Andrzeja Worobca. Mam również informację, że będzie na naszej sesji również pan marszałek Miron Sycz. Witam również panią Edytę, Sylwię Staszewską, która będzie dzisiejszym protokolantem. Informuję Wysoką Radę, że sesja dzisiejsza została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Informuję również Państwa, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Pragnę również przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ust. 1 litera b ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. To tyle tytułem wstępu. Informuję również Wysoką Radę, że w międzyczasie wpłynęły do dzisiejszego porządku obrad jeszcze trzy punkty, które były przez nas omawiane na naszych komisjach, no niemniej jednak nie zostały do końca wprowadzone w porządek dzisiejszych obrad. I ten punkt dodatkowy, na którym będziemy dzisiaj rozmawiali, dotyczy zaopiniowania pisma w sprawie wsparcia finansowego drużyny seniorów Kresowia Górowo. Tutaj to pismo złożył trener pan Wierzbowski. Również dodatkowy punkt dzisiejszej sesji będzie dotyczył zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2021-2035. I tutaj poprosimy panią skarbnik o przedstawienie tego zagadnienia. Mamy jeszcze dodatkowy punkt, który będzie dotyczył dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021. Tutaj również pani skarbnik zapozna nas z tym wszystkim. To są te dodatkowe punkty, bardzo istotne, które będą dodatkowo na dzisiejszej sesji przez Wysoką Radę obradowane. Dlatego teraz przystąpimy do... Tak, mam tutaj jeszcze podpowiedź, natomiast będzie wykreślony jeden punkt z naszej dzisiejszej porządku obrad, mianowicie informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Pan burmistrz jest na zwolnieniu lekarskim i jest w tej chwili nieobecny w pracy. Witamy pana marszałka. Panie marszałku, proszę o zajęcie miejsca. Ja się trochę odsunę, żebyśmy mieli dystans tutaj odpowiedni. Pan marszałek też jest zabezpieczony, ja też jestem zabezpieczony, więc tutaj jak najbardziej możemy koło siebie siedzieć. Wysoka Rado, przystępujemy zatem do przegłosowania dzisiejszego porządku obrad. Przepraszam, pan Kamil Bachanowicz, tak? Tak, chciałem zabrać głos, bo ja chciałbym zwrócić uwagę do porządku obrad odnośnie tak? punktu dotyczącego prowadzenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na 2021-2035. Tak. Rozumiem, że to jest projekt uchwały, który mielibyśmy dzisiaj podjąć, a wpłynął w dniu wczorajszym, tak? Tak. Tak? Tak. No to uważam, że nie powinniśmy go dzisiaj procedować, ponieważ jest to niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym, który mówi, że projekt uchwały musi wpłynąć do Rady Miasta 7 dni przed sesją Rady Miasta i powinien być opiniowany przez właściwą komisję merytoryczną. Ma pan rację. Ma pan rację, ale tutaj dopełni jeszcze słowa pan sekretarz, a pan Andrzej Worobiec. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Szanowny panie radny, ta zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest podyktowana pismem, jakie dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego i dotyczy dofinansowania naszej inwestycji. Przebudowy ośrodka kultury. Dostaliśmy 7... Przepraszam, ale bardzo słabo pana sekretarza słychać. Prawie w ogóle. W laptopa? Tutaj. Zaraz tutaj, tak? Chciałem... Dzień dobry wszystkim.
powtórzę. Chciałem wyjaśnić, że zmiana w wieloletniej prognozie finansowej podyktowana jest pismem z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym poprawy dokumentów do podpisania umowy dofinansowania na remont ośrodka kultury. Dostaliśmy termin 7-dniowy w tym piśmie i dlatego w taki nagły sposób procedujemy to na sesji, ponieważ musimy zmienić tam nazwę i kwotę dofinansowania. Tak jest wprost wymagane. Także jeżeli tego nie zrobimy, nie będzie dokumentów do umowy o dofinansowanie. Dziękuję. Ja rozumiem, że jest to ważna sprawa i nie wątpię w to, ale jest to naruszenie ustawy o samorządzie gminnym. Ja bym chciał poznać opinię właściwej komisji merytorycznej, w tym wypadku komisji budżetowej. A takiej opinii nie mam. To jak my możemy głosować nad projektem uchwały, z którym się nie zdążyliśmy zapoznać nawet. Nie mamy tutaj opinii komisji. Także wnosiłbym o wycofanie tego punktu z porządku, bo to jest złamanie ustawy. Także ja rozumiem, że ważne są rzeczy, ale to są wtedy sesje nadzwyczajne się robi. Także tutaj tyle w tym temacie. Dziękuję. Także panie przewodniczący, ja wnoszę o skoordynowanie w poniedziałek sesji nadzwyczajnej, zwołanie celem podjęcia właśnie tej wieloletniej prognozy finansowej. W takiej sytuacji będziemy zmuszeni zwołać sesję nadzwyczajną, która będzie dotyczyła tego punktu jednego. I kiedy to mogło się odbyć? Poniedziałek, więc Wysoka Rado musimy ewentualnie to przedyskutować to wszystko, bo jeżeli dzisiaj nie będziemy tego procedować. Teraz? Tak? Wysoka Rado, musimy to skonfrontować. Tu radny Bachanowicz jak najbardziej ma cenną uwagę zgłasza, ale jeżeli tego nie podejmiemy w dniu dzisiejszym, będziemy musieli nad tym tematem procedować w ramach sesji nadzwyczajnej, bo tu jeszcze zmieścimy się z terminem 7-dniowym. 22. Jeżeli można, panie przewodniczący. Tak, proszę bardzo, pan radny Gajdamowicz. Ja chciałbym się tu ustosunkować do tego, co mówi radny Kamil Bachanowicz. Jeżeli mamy złamać ustawę, no to jak najbardziej jestem za zwołaniem sesji nadzwyczajnej. Rozumiem, że jest to wniosek formalny. Tak, oczywiście. Dobrze, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie zgłoszony wniosek. Czy wysoka... Przepraszam. Ja mogę coś powiedzieć? Pani skarbnik się zgłasza. Tak. To w związku z tym, że WPF nie będzie dzisiaj uchwalany, to uważam, że zmiany w budżecie również nie mogą być dzisiaj uchwalone. Chyba że wrócimy do tych zmian przed z komisji. Rozumiem, bo to są sprawy, które się łączą. Tak, to się łączy, tak? Więc będziemy musieli rozmawiać na temat zmian w budżecie bez tych zmian teraz w WPF-ie, tak? Czyli przed, no na budżecie będziemy rozmawiać tym, który żeśmy na komisjach rozmawiali. Rozumiem. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania tego punktu. Kto z Wysokiej Rady jest za zdjęciem punktu dotyczącego punktu mówiącego o dokonaniu zmiany w budżecie miasta na rok 2021? I zdjęcia z dzisiejszego procedowania uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035, co będzie skutkowało zwołaniem sesji nadzwyczajnej w najbliższy poniedziałek. Dobrze, w jaki sposób? Mam tu już. Rozumiem. W związku z powyższym, że nie mamy tego punktu, tu pani Sylwia nie była przygotowana, żeby ten punkt przegłosować w formie tabletowej. W związku z powyższym przegłosujemy ten punkt w formie odczytania listy. Tak? Bardzo proszę, czy mamy taką listę? Jedną chwilę. Mam pytanie, panie przewodniczący, jeszcze. Panie przewodniczący, mam pytanie. Tak. A co to w takim razie, co z głosowaniem nad przyjęciem tutaj tej poprawki do porządku obrad? Czy też będziemy nad nią głosować? Bo To jest konsekwencja tego. Zostaje tylko jeden dodatkowy punkt, który mówi o zaopiniowaniu pisma w sprawie drużyny seniorów Kresowia.
dobrze. Nie ukrywam również, że dzisiejszy gość, nasz tutaj zaproszony pan marszałek Miron Sycz, jest również zainteresowany zmianą tutaj wieloletniej prognozy finansowej, zmianą budżetu miasta między innymi również. Dlatego tutaj mam też sugestie, aby tą sesję zwołać dzisiaj, bo są to ważne po tej sesji. Sesję nadzwyczajną. Jeżeli panie przewodniczący mogę wtrącić. Bardzo proszę. Jeżeli mamy zwoływać kilka sesji, że tak powiem, albo w terminach takim i takim, zróbmy po prostu 20-minutową przerwę. Niech zbierze się w dzisiejszym komisja budżetu. Halo, proszę mówić. Zaopiniujemy na Radzie Miasta i moja jest taka propozycja. Jest to też dobre propozycje, bo możemy normalnie obradować, a później po naszych obradach zbierze się Komisja do Spraw Finansowych i przedyskutujemy. Panie przewodniczący, mi chodzi o to... Odwrotnie, panie przewodniczący, zróbmy 20 albo 15-minutową przerwę. Niech i tak wszyscy są, zmierzy się Komisja Budżetu i wyrażą opinię na temat tej zmiany w budżecie. I po prostu będzie przedstawiona to za 20 minut, ta opinia komisji na naszych dzisiejszych obradach, bo zwoływanie nadzwyczajnych sesji, wykluczanie połowy punktów z obrad, no to też mija się z celem. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy jest to możliwe i jak państwo na to poglądujecie. Jest to możliwe, dlatego że mamy wszystkich dzisiaj na łączach, także Komisja do Spraw Budżetu Miasta może się bez problemu spotkać na wizji i możemy te sprawy przedyskutować. W związku z powyższym, no teraz już propozycja dalej tutaj właśnie pana Macieja Choraka, pana radnego, jest chyba najbardziej rozsądna i w tej sytuacji... Jeżeli mogę jeszcze, tak, bardzo proszę, jedną uwagę taką, bo... Trzeba by było się jeszcze zapoznać z regulaminem, bo tam chyba regulamin mówi, że sesja powinna być zwołana, nadzwyczajna sesja powinna być zwołana 3 dni przed terminem, znaczy projekt uchwały powinien trafić 3 dni przed zwołaniem sesji nadzwyczajnej, także tutaj też wolał, no trzeba byłoby się odnieść w tej sięgnąć do regulaminu Rady Miasta, zapoznać. Zaraz, jedną chwilę pan sekretarz sprawdzi, bo tam jest 3 dni, tylko do 3 dni, czy w terminie 3 dni? Do 3 dni. Zaraz zobaczymy właśnie. Jedną chwilę. Chyba, że ktoś z państwa ma gdzieś blisko na wierzchu nasz tutaj regulamin Rady Miasta, więc można byłoby to sprawdzić. O, gdzieś tutaj już patrzę, pani nasza inspektor sprawdza. W międzyczasie jedno pytanko. A kiedy to pismo wpłynęło w sprawie tego ośrodka kultury, jeśli można by zapytać? W tym tygodniu mam odpowiedź. No ale w tym tygodniu to mamy już dzisiaj piątek. To czy ono wpłynęło w poniedziałek, czy w czwartek to jest? Nie mam takiej informacji. Bardziej ma pan informację? Tak, w zasadzie w ciągu 7 dni trzeba odpowiedzieć. Nie ulega wątpliwości, że kiedy by nie wpłynęło, i tak w terminie 7 dni trzeba udzielić odpowiedzi, jeżeli chcemy sięgnąć po dotacje w tej sprawie. Nie ma, tak? Zaraz. O terminie porządku, przepraszam, tutaj widać w tej chwili na ekranie. Czy państwo widzą też to na ekranie, czy nie bardzo? Czy możemy skierować kamerę? Czy możemy skierować kamerę na monitor? Rozumiem. W tej sytuacji, Wysoka Rado, ogłaszam 10-minutową przerwę
i po 10 minutach wrócimy do tego tematu. Musimy procedurę tutaj ustalić, tak? Dziękuję bardzo. Wznawiam, Wysoka Rado, obrady po przerwie. Chcę poinformować, że w przerwie odbyła się komisja do spraw finansowych naszego miasta. Przewodniczył jej radny Rochuń Łukasz. Także bardzo proszę pana Łukasza Rochuna o przedstawienie opinii komisji do spraw finansów po to, żebyśmy mogli te ewentualnie dwa punkty do dzisiejszej sesji wprowadzić. Bardzo proszę radnego Rochuna o przedstawienie opinii komisji. Witam ponownie. Komisja po zapoznaniu się z pismem oraz ze zmianami, jakie będą w budżecie miasta, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym powracamy, bo jesteśmy cały czas w punkcie porządku obrad. Chcę Wysoką Radę przedstawić, że dzisiejszy porządek obrad został dzięki temu pracom komisji zweryfikowany. Nie będzie tylko punktu dotyczącego informacji prac burmistrza z sesji, między sesjami ze względu na nieobecność pana burmistrza. Dlatego też przypomnę właśnie, że na dzisiejsze obrady sesji doszły trzy punkty. Te punkty, które będziemy dodatkowo obradowali, jest to punkt dotyczący zaopiniowania pisma w sprawie wsparcia finansowego dla drużyny Kresowia seniorów. Również będzie punkt, dzięki temu, że odbyła się komisja do spraw finansów naszego miasta, dojdzie punkt mówiący o zmianie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowa i Ławeckie na lata 2021-2035 i konsekwencją tego będzie dokonanie zmian budżetu miasta na rok 2021. Tak wygląda dzisiejszy porządek obrad. W związku z powyższym, kto z panów, pani panów radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad przedstawionego przeze mnie bez punktu mówiącego o pracach burmistrza? Bardzo proszę, będziemy w związku z tym, że nie mamy tego przygotowane na piśmie, będę państwa prosił o zajęcie stanowiska głosem, tak? Pani Antochów Ewa. Jestem za przyjęciem porządku obrad po zmianach. Dziękuję bardzo. Pan Antonowicz Czesław. Pan Czesław Antonowicz. Jestem za. Pan radny Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan radny Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan radny Chorak Maciej. Jestem za. Pani radna Januszczak-Anna. Pani radna Januszczak-Anna. Pani radna Januszczak. Problemy techniczne. Do pani Anny wrócimy jeszcze. Pan Andrzej Kinal, jestem za. Pan radny Komorowski Kamil. Jestem za. Pan radny Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Tak, słucham. Dobrze, proszę powiedzieć tutaj do mikrofonu. Proszę jestem się... za. Mhm. Pani radna Januszczak ma problemy techniczne, zgłosiła się ze mną telefonicznie, jest za. Dziękuję bardzo. Jestem za, tak, dziękuję. Dziękuję. Pan Łukianowicz był, tak, przed chwilą? Tak? Tak, jestem za. Pani Anna Piszczek? Jestem za. Pan Rochuń Łukasz, przepraszam. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz? Jestem za. Pan radny Szlejer Zbigniew? Jestem za. I pani Wierzbowska Alina. Tak, Aniu? Nie wiem, tak, było. Było słychać, dziękuję bardzo, dziękuję. I pani Wierzbowska Alina. Pani Wierzbowska Alina. Pani Anna prosiła, że przekazać, że po prostu ma problem i nie może tych mikrofonów włączyć, nie może głosować. Rozumiem.
Czyli jeden głos mamy wstrzymujący się. Żaden. Informuję Wysoką Radę, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 13 radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie. 13 osób wzięło udział w głosowaniu. Mam podpowiedź, bardzo dobrze. Tutaj mnie sprawdza nasza pani inspektor. W głosowaniu wzięło udział 13 osób i 13 osób radnych jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dzięki temu mamy już za sobą burzliwy porządek dzisiejszych obrad. Przechodzimy teraz do już naszej bieżącej pracy. Myślę, że sprawnie to już to wszystko pójdzie. Naszym kolejnym punktem dzisiejszego spotkania jest przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Miasta. Informuję Wysoką Radę, że wszyscy Państwo otrzymaliście tekst protokołu z 29 sesji. Ponadto protokół był do wglądu w siedzibie Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi odnośnie do protokołu? Bardzo proszę. Tego punktu nie ma też? Dobrze, czyli rozumiem, że nie ma uwag do protokołu dzisiejszej sesji Rady Miasta. W związku z powyższym również odczytam listę alfabetycznie dzisiejszego spotkania Państwa Radnych i poproszę o wypowiedzenie się na ten temat. Pani Ewa Antochów. O, przepraszam, jestem za. Mówimy w tym momencie o protokole z 29 sesji, przypomnę. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna się połączy ze mną pewnie telefonicznie, bo ma problemy techniczne. Kinala Andrzej, jestem za przyjęciem protokołu. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pani Piszczek Anna. Jestem za. Pan Rochun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. I pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Poprosimy panią jeszcze Annę Januszczak, bo ona też nie śledzi, ma jakieś problemy techniczne tutaj. Zaraz się do niej zgłoszę. Proszę powiedzieć, przedstawić się i powiedzieć do mikrofonu. Jestem za. Mówiła pani radna Januszczak. Dziękuję bardzo, pani tak. Dobrze, informuję Wysoką Radę, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Protokół z 29 sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020. Chcę powiedzieć, że sprawozdanie to było obradowane na wszystkich naszych komisjach stałych i to sprawozdanie było przedstawione przez pana przewodniczącego Petreckiego również. Osobiście miał kontakt z nami również internetowy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos odnośnie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Tak. Nie widzę i nie słyszę. W związku z powyższym możemy przechodzić do głosowania. W tej chwili głosowanie będzie już odbywało się przez nasz system, bo jesteśmy na to przygotowani. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Czekamy na pana radnego Komorowskiego.
Tak, już mamy wszystkie wyniki. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Informacja odnośnie sprawozdania z działalności komisji została przyjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, w związku z powyższym przechodzimy do kolejnego naszego dzisiejszego punktu. Jest to punkt mówiący o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Tutaj również chcę powiedzieć, że sprawozdanie to przedstawione przez tutaj naszego inspektora Daniela Stelmacha było przedstawione w Wysokiej Radzie. Zabieraliśmy i zapoznawaliśmy się z tym wszystkim na naszych komisjach stałych. I chcę, czy ktoś z Państwa chciałby dodać ewentualnie swoje uwagi do tego sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego? Mamy nauczyciela pana Bachan Gajdamowicza. Może pan Gajdamowicz chciałby coś powiedzieć w tej sprawie? Zadowolony jest pan z finansów, panie radny, nauczycielskich? No to taka, wie pan, takie pytanie, no zawsze można powiedzieć, że fajnie by było, jakby było więcej, oczywiście. To był żart. No myślę, że tutaj no, pan inspektor wszystko wyjaśnił, radni się zapoznali, także ja nic tutaj nie mam do dodania. Jasne, rozumiem. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze. Na pana radnego Komorowskiego. Czekamy na pana radnego Komorowskiego. Panie radny Komorowski, czekamy na pana jeszcze głos. Dziękuję bardzo. Już oddałem, ale mam słaby internet i to tak. Rozumiem, jest już, głos został oddany, dziękuję bardzo. Informuję państwa, że w głosowaniu wzięło 14 radnych. Informacja została przyjęta w sposób jednogłośny. Tym sposobem przechodzimy do punktu 7 naszej dzisiejszej sesji. I tutaj mamy przed sobą pismo komendanta Komisariatu Policji w Górowie Iłowieckim w sprawie prowadzonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Również to pismo było tutaj na naszych komisjach stałych przedstawiane. Ja tylko tutaj zapoznam fragmenty tylko, że po prostu nasza policja w okresie od stycznia do czerwca w ramach planu priorytetowego, tak zostało to nazwane, objęte zostanie nadzorem centrum miasta, plac Ratuszowy, ulica Sikorskiego, ulica Kraśnickiego, Warmińska, Okrężna i Obrońców Pokoju w Górowie Łoweckim, gdzie dochodzi do procederu niewłaściwego parkowania pojazdów, pisze pan komendant. W celu zwiększenia skuteczności działań w ramach tego planu zwracam się z prośbą o współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, pisze pan komendant. W związku z powyższym prosi nas również o przekazanie informacji na ten temat mieszkańcom miasta Górowo Iłowieckie. Rozumiem z tego, że nasza policja w sposób tutaj jakiś delikatny na początek będzie pewnie zwracała uwagę na niewłaściwe parkowania poprzez pewnie pouczenia, a później pewnie już przystąpi do swoich rutynowych działań, żeby wymusić no, przestrzeganie znaków drogowych. Mamy również tutaj jako radnego pana Macieja Choraka, pana radnego policjanta. Panie Macieju, bardzo proszę o informację, jeżeli ma pan tutaj na ten temat kilka.
Panie Andrzeju, nie chciałbym się wypowiadać w imieniu komendanta tej komisariatu. Tak. Jednakże temat parkowania na placu ratuszowym znany, zapewne spowodowany jest też i wieloma oznaczeniami na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa o nieprawidłowościach w ruchu drogowym, czyli o to parkowanie. Ja na komisji wspominałem również o tym, co było wcześniej, mowa o tych parkometrach, co mogłoby rozwiązać duży problem, jeżeli chodzi o to parkowanie, wyznaczenie tam, jak jest na placu ratuszowym, po prostu tych miejsc parkingowych, żeby to było w jakiś sposób uporządkowane. I no, taka jest moja propozycja fizycznie, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu, bo to nie trwa od miesiąca czy dwóch, że komisariat się dopiero tym zajął, tylko trwa to już długi okres, jak dobrze pamiętam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w związku z powyższym przechodzę. Tak? Ja, halo? Tak, proszę mówić, pan radny Szlejer. Bardzo dobrze, że komendant zajął się tym, a szczególną uwagę proszę zwrócić na okolice bankomatu, tego zewnętrznego. Tak. Halo? Tak, proszę mówić, słyszymy dobrze. Mówię bardzo dobrze, że komendant wraz z podwładnymi zajął się tą sprawą, a szczególna prośba o zwrócenie uwagi na parkowanie w okolicach bankomatu tutaj, tego zewnętrznego, nie? Mhm. Także, bardzo dobra inicjatywa. Tak, także dziękuję. Także tak jak powiedziałem, na pewno będzie na początek tutaj akcja profilaktyczna. Panowie policjanci będą pouczali pewnie, a później konsekwentnie będą realizowali. Bo chcę powiedzieć, że mimo wszystko tych miejsc parkingowych jest sporo. Bo wszyscy się przyzwyczaili, że tym samochodem trzeba wjechać do sklepu i tak byłoby najlepiej. Natomiast mamy parkingi tutaj w okolicach cerkwi, chociażby prawosławnej. Mamy jeszcze tam na dole koło starego banku, gdzie mieliśmy również. Więc tych miejsc parkingowych jest tutaj parę, gdzie można w sposób właściwy zaparkować. Także przyjmujemy to pismo do wiadomości i to jest pismo do wiadomości, pani Sylwio. Te pismo przyjmujemy do wiadomości, także proszę wśród mieszkańców rozpropagować, że będą nasilone działania tutaj panów policjantów po to, żeby no, bezpieczeństwo było zachowane. Kolejnym naszym punktem dzisiejszej naszej sesji jest informacja Ośrodka Kultury dotycząca realizacji programu profilaktycznego Zima Kultura w dniach 11-15 stycznia 2021 roku. Tutaj również chcę powiedzieć, że w naszych komisjach brała udział pani dyrektor naszego Ośrodka Kultury i przekazała nam tu informacje odnośnie tej całej działalności. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze sprostować informacje pani dyrektor Sylwii Rosochackiej? Ewentualnie o coś spytać jeszcze? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania informacji przedstawionej przez panią dyrektor Domu Kultury naszego Górowskiego, panią Sylwię Rosochacką, odnośnie realizacji programu profilaktycznego Zima w dniach tutaj 11-15 stycznia 2021 roku. Zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na panią Wierzbowską. Czekamy na radną panią Wierzbowską. Bardzo proszę. Problemy techniczne chyba tutaj następują u pani Wierzbowskiej, bo głosowała tak cały czas.
Cały czas czekamy na głos pani radnej Wierzbowskiej. No widzę chyba, że są problemy techniczne, więc uznajemy, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Informacja Ośrodka Kultury została przyjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego naszego dzisiejszego punktu obrad. Jest to informacja również dotycząca Ośrodka Kultury w sprawie prowadzonych i planowanych działań związanych z opieką nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi. Chcę również tutaj również powiedzieć, że pani dyrektor uczestniczyła zdalnie w naszych obradach komisji, przedstawiła plany, jakie tutaj są działania. Przedstawiła również finanse, jakimi dysponuje nasz Dom Kultury i powiedziała, że ten plan został zrealizowany bardzo dobrze, bo nie trzeba było do Ośrodka Kultury dołożyć, a jeszcze parę tysięcy zostało oszczędności, które przechodzą na lata następne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos odnośnie tego punktu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad informacją pani dyrektor Ośrodka Kultury, pani Sylwii Rosochackiej w sprawie prowadzonych i planowanych działań związanych z opieką nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi. Proszę Państwa o zagłosowanie w tej sprawie. Dobrze, tu również pani Wierzbowska ma chyba problemy techniczne. Zaczekamy chwilę jeszcze. Rozumiem, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli informację odnośnie działalności Ośrodka Kultury, odnośnie planowanych działań opieki nad dziecią, młodzieżą oraz osobami starszymi. Miejmy nadzieję, że pandemia, która tutaj jest, potrafi i nie wpłynie źle na realizację tego planu działań. Również kolejny punkt dotyczy naszego Ośrodka Kultury i tutaj właśnie sprawozdanie z działalności z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury za rok 2020. Tutaj również chcę powiedzieć, że pani dyrektor uczestniczyła w naszych komisjach stałych i przedstawiła i rozliczyła się z planu finansowego Ośrodka Kultury za rok 2020. Jest to w sposób bardzo szczegółowy tutaj rozliczone. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za rok 2020, zechce zagłosować. Tutaj pani Wierzbowska ma problemy techniczne. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy jednogłośnie wypowiedzieli się nad przyjęciem sprawozdania z Ośrodka Kultury z działalności finansowej. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do punktu dodatkowego, który dodatkowo został na dzisiejszą sesję wprowadzony. Jest to pismo w sprawie wsparcia finansowego dla drużyny seniorów GKS Kresowia. Pismo złożył pan Mateusz Wierzbowski, który jest trenerem tutaj seniorów. Treść tego pisma Wysoka Rada otrzymała i tutaj wiemy, o czym mówimy. Pan tutaj trener pisze, że jest aktualnie trenerem drużyny seniorów, których ma pod opieką poniżej 18 roku życia. Również tutaj tu są troszeczkę starsi, również uczestniczy tych zajęć i oczywiście tutaj zwraca się do nas o pomoc finansową. W
postaci zakupienia chociażby piłek, dresów, koszulek treningowych i podkreśla, że byłby to znacząca pomoc dla klubu Kresowia. Tutaj pisze również pan trener, że doskonale rozumie, że obecna sytuacja wpływa na to, że trudno jest wygospodarować wolne środki, jednak za każde wsparcie będzie wdzięczny. Tutaj chcę powiedzieć, że rozmawialiśmy z panią dyrektor Domu Kultury, z panią Rosochacką, która zadeklarowała wsparcie klubu właśnie Kresowia z tych grupy, mam tu podpowiedź pana sekretarza, grupy seniorów, nie klubu, tylko grupy seniorów, i obiecała tutaj, ponieważ ma pewne oszczędności związane z finansami, które zostały z tamtego roku, niektóre imprezy po prostu były w mniejszym zakresie organizowane, i wspomoże klub seniorów. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać w tej sprawie głos? Podejrzewam, pan radny Gajdamowicz, bardzo proszę, wywołuję go do tablicy. Tak, witam. No ja bardzo tutaj w imieniu trenera Mateusza bym chciał podziękować. Jest to osoba bardzo zaangażowana w pracę na rzecz teraz drużyny seniorów, ale i całego klubu. Oprócz przygotowań teraz zespołu do rundy wiosennej, jak sami państwo widzicie, sportowego, ale też martwi się o sprawy logistyczne, czyli żeby nasza drużyna jakoś wyglądała, bo jednak reprezentujemy miasto Górowo i Ławeckie i fajnie by było właśnie też reprezentować się wizualnie. Dlatego dla Rady Miasta, tak, za to, że pozytywnie zostało to zaopiniowane. Nie ukrywam też, że tym bardziej myślę, że warto wspierać takie inicjatywy. No, klub sportowy jest to największe stowarzyszenie kultury fizycznej na terenie miasta i gminy Górowo i Ławeckie. Ostatnio też klub się bardzo angażował w pracę na rzecz infrastruktury, zatrudniając stażystów, którzy bardzo fajną wykonali pracę, za co też im bardzo serdecznie dziękujemy, i uporządkowali wiele spraw na stadionie. I myślę, że to jest taki przykład tego, że nie tylko chcemy, że tak powiem, brać, ale też chcemy dać coś od siebie. Nie ukrywam też, że zbliża się powoli sezon. Kibice się cały czas dopytują, mieszkańcy nasi lokalni. I tak jak mówiłem, no na pewno też trzeba się będzie jeszcze spotkać. I tak jak mówiłem, wnioskuję w dalszym ciągu o takie spotkanie właśnie z przedstawicielami klubu Rady Miasta, żeby ustalić też sprawy logistyczne dotyczące właśnie organizacji rozgrywek, korzystania z obiektu, żebyśmy naprawdę tutaj szli, że tak powiem, razem w jednym kierunku i życzę sobie, proszę państwa, też, bo od jakiegoś czasu Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej organizuje taką galę sportu co roku. Jest taka statuetka przyznawana, piłkarski samorząd roku. Przerywa coś. Tracimy zasięg. Nie słychać, panie radny. A uważam, że nas jest na to stać, bo mamy świetne obiekty, mamy naprawdę świetnych ludzi do pracy, tylko trzeba tutaj właśnie jeszcze tego dialogu i współpracy. Jak na razie widzę, że fajnie to zaczyna się układać i mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej. Także w imieniu trenera i drużyny seniorów bardzo, bardzo dziękuję, bo tak naprawdę no, ci najmniejsi trenują po to, żeby później w tej drużynie seniorów grać, a kibice po to czekają właśnie, żeby zobaczyć, jak ta nasza drużyna będzie się reprezentowała wiosną. Także jeszcze raz bardzo dziękuję dla pana radnego Gajdamowicza. Specjalnie go wywołałem do tablicy, bo przecież wiemy, że pan Gajdamowicz jest nauczycielem WF-u, jest również trenerem tych naszych najmniejszych piłkarzy, którzy trenują na naszym stadionie. Mogłem zabrać głos, panie przewodniczący? Tutaj pan marszałek, przepraszam bardzo, pan marszałek już tutaj oddaje głos. Panie przewodniczący, szanowni radni, pan Wierzchowski również zwrócił się do mnie z taką prośbą o wsparcie. No nie mamy takiej prawnej możliwości, żeby finansowo wesprzeć, ale postaram się w jakiś sposób wesprzeć was w postaci być może czegoś, aby poprawić waszą sytuację. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
To jest ważne, żeby i ta grupa sportowa, i klub w naszym mieście się rozwijał. Dziękuję bardzo dla pana marszałka. Pan radny Chorak chciał zabrać jeszcze głos. Bardzo proszę. Ja chciałem, panie przewodniczący, wykorzystać właśnie obecność pana marszałka, zwrócić się z prośbą o jakieś wsparcie dla klubu. No i podziękować dla Mateusza Dynara tutaj za taki gest w kierunku, że tak powiem, pomocy dla klubu. Wielki szacunek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to uprzejmie informuję, że to pismo zostanie skierowane do pani dyrektor Sylwii Rosochackiej, dyrektora Ośrodka Kultury w naszym mieście, która zadeklarowała no, przychylność i wesprze tutaj seniorów naszych, klub sportowy GKS, tak, i pieniądze jakieś tutaj będą przekazane. Także tak, przystępujemy teraz przed głosowaniem do tego punktu, który będzie polegał na przekazaniu tego pisma do dalszej realizacji do Ośrodka Kultury i zobaczymy, ile tych pieniędzy tam uda się przekazać. Także bardzo proszę o zagłosowanie odnośnie zaopiniowania pisma w postaci przekazania tego pisma dalej. Zostały nam dwie panie radne. Pani Januszczak Anna głosowała cały czas mimo słabego zasięgu. Pani Aniu? Pani radna Januszczak? Dziękuję bardzo. Pani Wierzbowska ma problemy techniczne, rozumiem. Jest w głosowaniu, biorę wzięło udział 13 radnych i jednogłośnie się wszyscy wypowiedzieli. Pismo zostanie przekazane do dalszego procedowania. I w ten sposób, Szanowna Rado, przechodzimy do naszego najważniejszego punktu, do podjęcia uchwał. Mamy tutaj do podjęcia tych uchwał aż 7. I pierwszą uchwałą, która na dzień dzisiejszy jest przygotowana, jest to uchwała, która była dopisana do dzisiejszej sesji i dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowy i Łowieckie na lata 2021-2035. Ta zmiana była w przerwie dyskutowana na Komisji do Spraw Finansów naszej Rady i została pozytywnie zaopiniowana. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli słyszy nas pani skarbnik, ja bym bardzo prosił jeszcze o krótką informację, przypomnienie tej sprawy. Pani skarbnik. Tak, jestem. Pani skarbnik, bardzo proszę. Proszę państwa, zmiana wieloletniej prognozy finansowej, tak jak... Proszę mówić. Tak. Proszę mówić. Tak jak rozmawialiśmy na komisjach, zmiana wieloletniej prognozy finansowej dotyczy generalnie zmiany, taka główna zmiana, jeśli chodzi o dofinansowanie projektu odnośnie modernizacji Ośrodka Kultury. I oczywiście zgodnie z załącznikiem numer 1, który państwo, który omawiałam wcześniej, wiemy, czy na dzień dzisiejszy tak, w wieloletniej prognozie finansowej wszystko jest tak, jak być powinno. Mamy dostosowane wydatki majątkowe i bieżące oraz dochody majątkowe i bieżące. Mamy uaktualniony wykaz przedsięwzięć. To właściwie tyle. Jeśli tak pokrótce mam. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo dla pani skarbnik naszego miasta. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze pytania, uwagi do tej wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę, nie słyszę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowa i Łowieckie na lata 2021-2035? Zechce zagłosować.
Trwa głosowanie. Czekamy jeszcze na dwóch panów radnych. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy wypowiedzieli się w sposób jednogłośny na temat przyjęcia wieloletniej prognozy zmiany finansowej naszego miasta na lata 2021-2035. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu. Ten punkt dotyczył będzie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Łowieckim przy ulicy Nowowiejskiego. Jest to działka budowlana. Panie Edwardzie, kilka słów. Pan inspektor Drymuch, Edward. Jest to działka niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Panie Edwardzie, pan wyłączy. Tak, bo echo idzie. Dziękuję bardzo. Jest to kolejna działka mieszkaniowa do zbycia. Są zainteresowani. Będzie przetarg ustny nieograniczony na zbycie tego. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Jest to zwykła uchwała. Pozwolę sobie ją odczytać. Jest to uchwała nr 30/2021 z dnia 26 lutego dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przetargu w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Nowowiejskiego w Górowie Łowieckim. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Górowo i Łowieckie uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Górowo i Łowieckie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o powierzchni 804 m2 położona przy ulicy Nowowiejskiego, dla której księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Bartoszycach, pod zabudowę mieszkaniową. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi naszego miasta i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Łowieckie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie wypowiedzieli się za zbyciem tej działki w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Mamy również tutaj kolejną działkę do zbycia. Tutaj również poproszę pana Edwarda Drymucha. Jest to działka z przeznaczeniem pod zabudowę komercyjną, z czego się cieszymy, bo będzie pewnie jakaś inwestycja. Bardzo proszę. Dotyczy to nieruchomości dwóch działów, a teraz w wyniku podziału też dwóch działów. No i tutaj, jak pan przewodniczący powiedział, jest to nieruchomość składająca się z dwóch działów, przeznaczona pod zabudowę komercyjną. No nie mogę jednak zdradzić pod jaką, ale komercyjną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałbym zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym odczytam uchwałę. Jest to uchwała nr 30/183/2021 Rady Miasta Górowa i Łowieckie z dnia 26 lutego bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie i Ławeckim przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Górowa i Ławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Górowa i Ławeckie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki. I tu są dwie działki 46/14 i 46/12 z przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze komercyjnym. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Łowieckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Łowieckie.
Taka jest treść ustawy. Kto z państw, pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie wypowiedzieli się na temat zbycia działki gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę komercyjną. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu naszej dzisiejszej uchwały. Tutaj będę posiłkował się panem przewodniczącym naszej komisji do skarg, próśb i petycji, pana radnego Bachanowicza, albowiem będziemy rozpatrywali teraz trzy petycje, które wpłynęły do naszego miasta. Są to petycje składane przez obywateli nie będącymi mieszkańcami naszego miasta, a przesyłającymi to w formie mailowej. Dotyczyło to między innymi tutaj podjęcia działalności szczepień, masowego przyjmowania witaminy D i inne takie. Także bardzo proszę pana Bachanowicza Kamila, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie tej sytuacji. Bardzo proszę. Witam państwa radnych, wszystkich gości zaproszonych. A więc odnosząc się do petycji pierwszej, czyli uchwały numer 184. A więc tak, 14 grudnia 2020 roku wpłynęła do komisji petycja złożona w dniu 11 grudnia 2020 roku przez pana Jana Krysiaka, która została skierowana drogą elektroniczną do przewodniczącego Rady Miasta Górowoli Łabeckiej. Petycja dotyczyła wezwania Rady Miasta do rozpatrzenia petycji i pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 roku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 roku w trybie zdalnym rozpatrują z petycji stwierdziła, że przedmiotem petycji jest nic innego jak projekt uchwały dotyczący masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowany w 2021 roku, który miałaby podjąć Rada Miasta, a treść zawarta w projekcie uchwały nie mieści się w jej kompetencjach. Komisja, opierając się na przepisach prawa, stwierdziła, że ocenia Radzie Miasta projektu uchwały, ponieważ inicjatywę uchwałodawczą posiadają Rada Miasta, Burmistrz Miasta, Komisje Rady Miasta, Kluby Radnych, grupa co najmniej 8 radnych lub mieszkańcy w gminie do 20 tysięcy mieszkańców, co najmniej 200 osób. Natomiast w tym przypadku wezwanie o podjęcie uchwały przez Radę Miasta składa jedna osoba, do tego nie będąca mieszkańcem naszej gminy. Co do treści proponowanej uchwały, komisja stwierdziła, że nie zawiera ona podstaw prawnych uprawniających Radę Miasta do jej podjęcia, ponieważ do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie gminy, a sprawa dotycząca masowych szczepień wykracza poza kompetencję Rady Miasta. Komisja nie doszukała się również przepisów mogących stanowić podstawy prawne do takiego działania, dlatego podjęcie proponowanej uchwały wnoszonej przez podmiot nieuprawniony oraz bez podstawy prawnej stanowiłoby istotne naruszenie prawa. W związku z tym komisja podjęła jednogłośną decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o nieuwzględnienie petycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z przedstawił tą sprawę pan przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i tu jest uchwała Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Miasta uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 roku. Na podstawie tu stosownych przepisów o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 11 grudnia 2020 roku w sprawie podjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Rada Miasta postanawia odmówić podjęcia uchwały z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. Uzasadnienie to przedstawił pan przewodniczący, który stanowi załącznik do niniejszej ustawy. O sposobie rozpatrzenia petycji przewodniczący powiadomi wnoszącego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie.
Czekamy na panią radną Sawicz. Chciałam właśnie tylko, przepraszam panie przewodniczący, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, czyli że jesteśmy za podjęciem tej uchwały, tak? Nie, jest, odrzucamy tę uchwałę ze względu... Odrzucamy, no odrzucamy. Właśnie, bo ona jest tak... A, no właśnie, bo, żebym dobrze ją zrozumiała. Tak, odrzucamy tę uchwałę. Dobrze. Uchwałę podejmujemy, przepraszam, ale petycję odrzucamy. W ten sposób. Petycję, tak. Tak, 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 oczywiście, oczywiście. Pani... Nie wiem, czy dobrze zagłosowałam. Chyba nie bardzo. No właśnie. Czy jest pani, jestem... czy jest pani za odrzucaniem petycji, pani radna? Tak, jestem za odrzuceniem. To trzeba zmienić. Dobrze. Na zielony kolor. Jeżeli się uda. No właśnie, coś mi się nie udaje. Dobrze, rozumiem. Do no protokołu mogę... proszę zapisać, że pani radna jest za odrzuceniem petycji. W związku z powyższym 14 radnych wypowiedziało się w sposób jednoznaczny. Takiej petycji nie podejmujemy. Dziękuję. Również tu pomogę się panem przewodniczącym Bachanowiczem i bardzo proszę o przedstawienie drugiej petycji, która wpłynęła również do naszego miasta. Panie Kamilu, bardzo proszę. Uchwała dotycząca, uchwała numer 30 na 185, łamane na 7 stycznia 2021 roku wpłynęła do komisji petycja złożona w dniu 15 grudnia 2020 roku przez pana Piotra Sterkowskiego, która została skierowana drogą elektroniczną do przewodniczącego Rady Miasta Górowo i Łabeckie. Petycja dotyczyła wezwania Rady Miasta do rozpatrzenia petycji i pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 roku. Z uwagi na to, że złożona petycja jest prawie identyczna jak poprzednia, różniąca się tylko literówką, stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest identyczne jak przedstawione wcześniej, we wcześniejszej petycji. W związku z powyższym komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o nieuwzględnienie petycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tutaj również jest uchwała naszego miasta w tej sprawie. Podobne, identycznej treści postanawia nasza Wysoka Rada odmówić podjęcia tej uchwały, tak, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. Chcę również powiedzieć, że nie musimy tutaj w naszym mieście w tym temacie podejmować żadnych petycji, albowiem z tego co wiemy, zainteresowanie odnośnie szczepień jest bardzo duże i nie trzeba tutaj apelować do społeczeństwa o szczepienie się, bo wiemy dobrze, że są kolejki i czekamy na swoją kolej w szczepieniu się również. Jest to uchwała numer 185 przez 2021 i również kto z państwa jest za odrzuceniem tej petycji, zechce zagłosować. Czekamy na 3 głosy jeszcze. Jeszcze dwie panie radne, czekamy na głos. Pani Wierzbowska, Alina, nie wiem czy zagłosuje ze względu na wcześniejsze problemy techniczne. Więc uważamy, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy jednogłośnie uchwalili uchwałę odnośnie niepodejmowania wyżej wymienionej petycji. I już ostatnia petycja, która wpłynęła do naszego miasta o podjęcie i również tutaj bardzo proszę, posiłkuję się panem przewodniczącym radnym Bachanowiczem o przedstawienie tej petycji. Z tego co wiem, tutaj petycja dotyczyła masowego przyjmowania witaminy D, bardzo ważne i tutaj Taką petycję mielibyśmy przyjąć. Bardzo proszę. Nie, tutaj poprawię panie przewodniczący, tamta petycja została wycofana. Tutaj chodzi o podjęcie uchwały w obronie prawdy, godności, wolności człowieka.
Czy mam kontynuować? Bardzo, bardzo proszę. Proszę kontynuować. Ja słuchamy, słuchamy. Dobrze. 7 stycznia 2021 roku wpłynęła do komisji petycja złożona w dniu 21 grudnia 2020 roku przez panią Teresę Gerland, zaprzysiężonego prezydenta obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. W tym przypadku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 roku w trybie zdalnym, rozpatrując przedmiotową petycję, musiała na samym początku rozstrzygnąć, czy podmiotem wnoszącym petycję jest pojedyncza osoba czy organizacja społeczna, ponieważ organizacje społeczne inaczej jak w poprzednich sytuacjach posiadają inicjatywę uchwałodawczą. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że podmiotem składającym petycję jest osoba pani Teresy Garland. W związku z powyższym komisja stwierdziła, że przedmiotem petycji jest, podobnie jak we wcześniejszych petycjach, projekt uchwały dotyczący uchwalenia przez Radę Miasta uchwały, w cudzysłowie, w obronie prawdy, godności i wolności człowieka, którego treść nie mieści się w kompetencjach Rady Miasta. Uzasadnieniem, podobnie jak we wcześniejszych petycjach, jest to, że inicjatywę uchwałodawczą posiadają Rada Miasta, Burmistrz Miasta, Komisje Rady Miasta, Kluby Radnych, grupa co najmniej 8 radnych, mieszkańcy w gminie do 200 tysięcy mieszkańców, co najmniej 200 osób. Natomiast w tym przypadku projekt uchwały pod przykrywką petycji składa jedna osoba. Natomiast odnosząc się do treści, to petycja w głównej mierze opiera się na negowaniu istnienia pandemii COVID-19 i wzywaniu do zniesienia obostrzeń epidemicznych. Komisja stwierdziła, że przez konstytucji uwzględnienie petycji jest niemożliwe, ponieważ prawo stanowione przez Sejm i Senat jest ponad prawem lokalnym, a prawo stanowione przez Radę Miasta musi być zgodne z prawem krajowym, nad czym czuwa wojewoda. Ewentualne kwestie sporne rozstrzygają sądy administracyjne, a w ostateczności Sąd Najwyższy. Oznacza to, że Rada Miasta Górowej Ławeckiej nie ma kompetencji, aby rozstrzygnąć zasadność petycji złożonej przez panią Teresę Garland. W związku z powyższym komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o nieuwzględnienie petycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo dla pana przewodniczącego za bardzo szerokie uzasadnienie petycji, które wpływają do naszego miasta. W związku z powyższym, na te same argumenty, które przedstawił pan przewodniczący naszej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta Górowa i Ławeckie uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka postanawia odmówić podjęciu uchwały dotyczącej podjęcia petycji z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. O sposobie rozpatrzenia petycji przewodniczący miasta zawiadomi wnoszącego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Taka jest treść uchwały. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Czekamy na pana Komorowskiego. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie wypowiedzieli się na temat niepodejmowania tej uchwały. I już mamy w tej, Szanowna Rado, przechodzimy do ostatniego naszego punktu. To jest odnośnie uchwał, oczywiście dokonania zmian budżetu miasta na rok 2021. Tutaj również dodam, że w przerwie naszych obrad spotkała się Komisja do Spraw Finansowych naszego miasta. I pan przewodniczący, pan Rochun, bardzo proszę o przedstawienie tych prac komisji w sprawie dokonania zmian budżetu miasta. Jakie stanowisko rady, przepraszam, komisji? Witam serdecznie. Komisja po zapoznaniu się z pismem pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt ustawy. Projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę również panią skarbnik o przypomnienie, czego będą dotyczyły zmiany w budżecie miasta na rok 2021. Pani skarbnik. Tak, jestem. Proszę o zmiany, proszę państwa. Tak, już.
Proszę Państwa, w związku z dokonanymi zmianami budżetu miasta na 2021 rok zmniejszamy dochody budżetu po stronie, zmniejszamy dochody budżetu miasta o kwotę 95 559 zł oraz wydatki o kwotę 115 299 zł. Są to zmiany związane oczywiście ze zmianami dotyczącymi projektu o ośrodkach kultury, a także inne, na przykład takie, które związane są ze zmniejszoną wartością subwencji oświatowej, która do nas wpłynęła. Subwencja oświatowa została zmniejszona o 44 078 zł i to jest między innymi zmiana, która została wprowadzona do tego budżetu. Budżet po zmianach będzie wyglądał następująco. Dochody będą wynosiły 30 554 304 zł. Z tego dochody bieżące to 22 334 484 zł. A dochody majątkowe 8 219 820 zł. Po stronie wydatków ogółem kwota będzie wynosiła 32 238 055 zł. Tego wydatki bieżące to 22 134 484 zł, a wydatki majątkowe to 10 103 571 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu miasta będzie wynosił 1 683 751 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 929 634 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 254 117 zł. Oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tysięcy. W załączniku numer 3 są pokazane zadania inwestycyjne, które przewidziane są do realizacji w 2021 roku. Są to zadania jednoroczne i wieloletnie. W załączniku numer 4 mamy przedstawione inwestycje, z których źródło pokrycia pochodzi z funduszy strukturalnych i funduszy spójnościowych. Oraz kolejne załączniki, które zostały przedstawione. Załącznik numer 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień. I załącznik numer 6, źródła finansowania deficytu, czyli przychody i rozchody budżetu na 2021 rok. Jeśli są jakieś szczególne pytania, jeśli chodzi o zmiany tego budżetu, to bardzo proszę, bo cyferkami mogę rzucać, ale może jakieś pytania są. Dziękuję bardzo pani skarbnik naszego miasta. Czy są pytania w tym temacie? Myślę, że pani skarbnik bardzo szczegółowo przedstawiła nam tu informację dotyczącą zmian w budżecie miasta. Między innymi zmiany również wyglądają z tego, że subwencja została zmniejszona. Mniej mamy dzieci i dlatego subwencja jest mniejsza. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały dotyczących zmian w budżecie miasta? Zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na dwa głosy. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych i jednogłośnie uchwała została podjęta w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021 z przyczyn wskazanych przez panią skarbnik. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy, szanowna rado. Ktoś tam coś, tak? Dobrze. W ten sposób, Wysoka Rado, zakończyliśmy naszą sesję dotyczącą podejmowania uchwał. Zostały nam jeszcze dwa punkty. Sprawy różne i zamknięcie sesji. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, do spraw różnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, na dzisiejszej sesji jest z nami pan marszałek Miron Sycz. Naszej sesji przygląda się również pan Władysław Łukasiuk z Olsztyna, pan dyrektor dróg wojewódzkich. Pana Władysława Łukaszuka bardzo serdecznie również witam, jeżeli pan jest z nami. Tematem tutaj wizyty panów jest nasza droga 512, która się buduje i w dużej części została już wybudowana. Dzięki niej jesteśmy miastem, które ma już dwa ronda piękne, z których można korzystać.
Droga 512 prowadzi od Pieniężna aż do Bartoszyc przez Górową i z tego co wiemy już w dużej mierze została ukończona na odcinku, który nas najbardziej interesuje, do Bartoszyc. Można będzie w sposób bezkolizyjny do skrzyżowania w Piasku się dostać. I bardzo proszę w tej chwili pana Mirona Sycza. Może pan dyrektor. Tak, czy jest pan dyrektor Łukaszuk z nami? Jestem, dzień dobry. Dzień dobry, witamy pana dyrektora. Słychać mnie? Tak, widać i słychać. Bardzo serdecznie witamy w Górowie. Panie dyrektorze, tak jak wspomniałem, mówimy o drodze 512. Cieszymy się bardzo, że ta droga powstała, bo wiemy, że tutaj ta droga była nam bardzo potrzebna i za nią bardzo dziękujemy. Możemy już tutaj w sposób bezkolizyjny, bezmalże dojechać do naszego powiatu. No na razie do Piasku, dalej przez Bezledy, dalej. Tam dalej droga się dalej robi. Bardzo za to dziękujemy i bardzo proszę o informację, jak to dalej wygląda, panie dyrektorze. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Małe sprostowanie. Jestem zastępcą dyrektora do spraw inwestycji. Dyrektorem jest pan dyrektor Królikowski. Tak. Oczywiście odpowiadam przed nim za tą drogę 512, ponieważ ona w mojej odpowiedzialności pozostaje do zrealizowania. Zanim powiemy to dzisiaj na tej drodze i ewentualnie cel swojej obecności, to taka krótka historia, albowiem ta droga 512, ona została zgłoszona do zrealizowania w tej perspektywie obecnej 2014-2020 jako kontynuacja programu wcześniej zrealizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego 2007-2013. Oczywiście ona ma swoją niełatwą historię. Od samego początku głównym orędownikiem tej drogi był pan marszałek Sycz. Ona ma taką swoją historię. To jest historia do opracowania projektu, czyli środowiskowo bardzo trudna i opinii. Nie robimy tego w ogóle, bo ten teren jest taki, że i ze względu na siedliska chronionych gatunków i ze względu na trudny teren do przejścia bagna nie zrobicie tego na pewno, a drzew wam tam nie pozwolimy wyciąć. Udało się to wszystko jakoś ułożyć. Te drzewa pozostały w dużej mierze, nawet w Pełkach będziemy mieć dwie jezdnie na tej drodze. Dwie jezdnie, ponieważ zachowaliśmy tą historyczną wartość tej alei. W niektórych miejscach, jak państwo później zobaczycie, ona nie będzie wszędzie o takiej samej szerokości, ale to ze względu na to, że te aleje pozostają i one mają swój urok. Już tak zostanie. To jest jedna część. Druga część, po wykonaniu projektu przy szacowanych kwotach 110-120 milionów, jak to było, okazało się, że przetargi otwierane mówią o dwukrotnie lub wyższej cenie. Wówczas to była sprawa, co robić z tą drogą, skąd brać pieniądze. I znowu upór pana marszałka Sycza i jego zdecydowane stanowisko doprowadziło do tego, że ta droga dostała się do realizacji. Oczywiście wówczas były konsultacje społeczne samorządami. Samorządy mówią, oczywiście będziemy uczestniczyć i wspierać finansowo rozbudowę tej drogi. Na chwilę obecną jest sytuacja taka, że jak już pan powiedział, cieszymy się z tego, że te roboty tak wyglądają, jak wyglądają. Mianowicie już od Worławek. Worławek można swobodnie jechać aż do Piasek. Te roboty dalej trwają. Oszacujemy, że do sierpnia powinniśmy od strony Pieniężna wjeżdżać już nową drogą. Pełnie wykonaną, chyba że jakieś tam inne warunki od nas niezależne, oczywiście dla wykonawcy, coś spowodują. Powstał problem dosyć istotny tego wsparcia przez samorządy. Okazuje się, że droga oczywiście bardzo mocno otwiera Górowe i Ławeckie, ale na odcinku od tej trasy Greenwello do budowanego chodnika przydałby się chodnik. Na spotkaniu w mieście miasto mówi, tak, potrzebujemy tego chodnika. On jest nam potrzebny i to, co mamy wesprzeć, to wesprzemy tylko i wyłącznie w tym zakresie. Po tej rozmowie poszło już polecenie do wykonania dokumentacji i nieistotne jest, żeby się państwo wiedzieli, że to koszt jest 508 na dzień dzisiejszy szacunkowy z projektu, który jeszcze jest na desce projektowej. 508 790 000 zł netto. 625 brutto. I teraz tak, my jesteśmy zadowoleni, że jest taka inicjatywa, z tego względu chociażby, że chodzi o chodnik sam chodnik, mianowicie, że jesteśmy za tym, żeby całkowicie ruch pieszy i rowerowy zabrać z drogi, odseparować i zapewnić bezpieczeństwo. Chodnik o szerokości tych 2 metrów pozwoli
na to, żeby, prawda, i piesi, no i jednokierunkowy ruch na rowerze się odbywał. W tych parametrach tego chodnika. Co jeszcze jest istotne, mamy wykonawcę na budowie, musi się mobilizować. Gwarancja jest taka sama i pod względem proceduralnym łatwiejsze przeprowadzenie tej inwestycji. W tym powyższym oczekujemy ewentualnie stanowiska, co dalej z tym chodnikiem. I tyle mam w tej materii do powiedzenia. Cieszę się, że do tej pory współpraca się układała dobrze. Oczywiście wiem, bo były skargi, że to uciążliwość robót i dokucza mieszkańcom, ale jak już tutaj pan przewodniczący powiedział, że ten odcinek szykują do oddania, czyli tutaj te roboty już będą realizowane w dużej odległości od miasta Górowo i Ławeckie. Dziękuję. Dziękuję bardzo dla pana dyrektora. Bardzo proszę pana marszałka Mirona Sycza o kilka informacji odnośnie tej drogi i wypowiedzenia się do pana dyrektora Koszuka. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście warto byłoby tu jeszcze dodać, że ta inwestycja na początku była klasyfikowana na poziomie około 110 czy 120 milionów, a wzrosła, jeśli się mylę, to pan dyrektor Łukaszuk mnie poprawi, do ponad 200, a nawet 200 może 50 milionów złotych. To z racji też wzrostu cen. Zresztą podobny problem, jak pan Drymuk przedstawiał tu z Domu Kultury, z tym, że tutaj te miliony musieliśmy wygospodarować z naszego budżetu, co mnie zawsze i pan marszałek, i cały zarząd przy najbliższej okazji zwraca uwagę, przy czym nie jest to remont drogi, a tak naprawdę przebudowa pewnej drogi, co koszty są niesamowite, a teren rzeczywiście jest taki, jaki jest. Pamiętacie państwo nawet tych wiewiórkach, któż by się spodziewał, że tam trzeba dokonywać palowania. Też jest taka ważna informacja, choć były takie naciski, żeby to przełożyć na teraz tę perspektywę 21-27. Upierałem się z tego względu, że nie wiedzieliśmy, jaka będzie ta perspektywa. Teraz już wiemy, że prawdopodobnie chcą drogi wojewódzkie przesunąć do programu Polska Wschodnia, co by nam wyraźnie utrudniało dokonanie tej inwestycji i pewnie ona by nie była. Stąd też taka determinacja, takie pilnowanie, takie deklaracje samorządu ze świadomością, że pewnie by jej nie było. To, że władze miasta wyraźnie zadeklarowały, jesteśmy w stanie partycypować w kosztach wcześniej omawianych, ale zróbcie dodatkowo ten chodnik. Myślę, że to jest rozsądna propozycja ze strony miasta przede wszystkim i chyba dosyć logiczna, tym bardziej, że mieszkam tam niedaleko i sam widzę i często zwracam uwagę, jak wiele osób w tej chwili po prostu i spaceruje, i jeździ rowerami. I non stop tam jest, bo to zrobił się taki dosyć ciekawe miejsce i z tymi rondami to wygląda rzeczywiście nieco inaczej. Chcę powiedzieć też, że ona jest połączona w pewnym sensie z tą inwestycją w mieście Bartoszycach, czyli i mostu, i ulicy, i tej części połączenia z tą drogą. Pan burmistrz Bartoszyc też zadeklarował, mamy kłopoty z nim rozmawiać, część już fizycznie przekazał, ale pan starosta, choć mówi, że będzie miał kłopoty, to 4 miliony zadeklarował i już zapisał w to. I to jest dosyć istotne, abyśmy ten ciąg zamknęli w jakiś sposób tutaj, stąd też i moja obecność i wsparcie Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie bezpośrednio tę inwestycję nadzoruje pan dyrektor Łukaszuk, a my powinniśmy być za tym, żeby to po prostu zostało zakończone. Jeśli znów coś nowego się nie ukaże, jeśli znów nie okażą się jakieś roboty dodatkowe, bo tych było niestety
mega dużo na tej inwestycji. Sam się oczywiście nie spodziewałem, zresztą Państwo doskonale wiedzieliście, jak to zrobić. Na dobrą sprawę formalnie jeszcze nie jest oddany ten odcinek do piasku, ale za naszą prośbą i wykonawcy, i z policją, w jaki sposób udostępniliśmy, mając problemy na przykład z odśnieżaniem czy odlodzeniem, bo formalnie za czyje pieniądze będzie to robione i nikt nie chciał brać odpowiedzialności, ale dzięki Bogu idzie ta wiosna i jest szansa, żeby ta część województwa warmińsko-mazurskiego inaczej wyglądała, tym bardziej, że tych inwestycji jak na Górowszczyznę, jak na powiat bartoszycki naprawdę staramy się, żeby było jak najwięcej. Państwo z pewnością wiecie, że też w konkursie wygrał szpital nasz wojewódzki, ale Górowski dodatkowe pieniądze na inwestycje, czyli rozbudowanie. Też środki zostały przeznaczone na rozbudowę czy też budowę tego etapu uzdrowiska. Pan dyrektor Łukaszuk nie powiedział tego, ale jeszcze planuje, może się uda z innych programów jeszcze dołączyć pewne drogi czy też ścieżki rowerowe i tu jesteśmy na dobrej drodze, stąd taka prośba o wsparcie. Jest to wstępna rozmowa, bo jeszcze dzisiaj nie ma zmian w budżecie. Jest z naszej strony i ja osobiście pochwalam władze, że wynegocjowały nie tylko do samej drogi, ale jeszcze coś w zamian, czyli ten chodnik, co będzie pewnym jakimś takim ukoronowaniem tej części budowy tejże drogi. Ja rozumiem, że pan Edward Rymuch z pewnością będzie chciał coś uzupełnić, bo uczestniczyłem przy rozmowie z panem burmistrzem, z panem Łukaszukiem w tej sprawie, tak żeby było wiarygodność z państwa strony, ale pan burmistrz sobie życzy, żeby wstępnie radni przy okazji rady po prostu już znali temat i jest to rozwiązanie rozsądne. Ogólnie powiem, że w tej perspektywie w tę część województwa włożyliśmy jako zarząd województwa z tych środków unijnych mających do dyspozycji ponad 500 milionów złotych i to naprawdę jest wielka rzecz i jak słyszę, jak trwają te negocjacje co do kolejnego programu, to muszę Państwu powiedzieć, że lepiej już coś mieć zakończonego, coś mieć w garści, niż nie wiadomo gdzie, bo nie wiadomo jak to wszystko będzie przebiegało w następnej perspektywie. A wiem, że są różne dziwne pomysły. Państwo też doskonale wiecie, że dla naszego województwa okrojono najwięcej w całej Polsce, bo aż 500 milionów euro, czyli ponad 2 miliardy złotych z tej nowej perspektywie z programu RPO na 21-27, stąd też nasze takie protesty, taki bunt i ze strony parlamentarzystów i nawet wszystkich wręcz samorządów, bo to są nasze pieniądze i ciężko zrozumieć w Warszawie, że tutaj jeszcze nie są dokończone pewne sprawy dotyczące oczyszczalni, kanalizacji, nawet wodociągów. No po prostu musimy dokończyć budować te fundamenty, a że mam tę przyjemność nadzorować wdrażanie programów unijnych, stąd też taka troska, abyśmy postarali się zadbać o wszystko, co jest możliwe tutaj, przynajmniej w tym transporcie, żeby potem nie mieć do siebie żalu, a ja osobiście. Bardzo dziękuję Państwu, że zechcieliście Państwo wysłuchać. Na pewno przedstawiciel samorządu miejskiego jeszcze ma coś do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana marszałka Mirona Sycza. Bardzo proszę pana Edwarda, bo wiem, że tutaj ma też informacje dla nas do przekazania, bo uczestniczył w rozmowach. Bardzo proszę, panie Edwardzie. Przepraszam. Witam po raz kolejny. Proszę państwa. Zaraz. Dyrektor chce coś powiedzieć. Prosimy pana dyrektora, tak? Łukaszuka, bardzo proszę, panie dyrektorze. Pan marszałek jakby w tym momencie swojej wypowiedzi czuję się w obowiązku powiedzieć, uzupełnić troszeczkę, mianowicie koszty te
zakontraktowane z wykonawcą robót ze względu na trudny teren. Jak pan marszałek już powiedział, województwo musiało dołożyć środków własnych. Na dzień dzisiejszy jeszcze roboty trwają. Już to no nie ma, kwota niebagatelna. Już jest 19 milionów więcej. W tej chwili ten kontrakt zgodnie z umową został o tyle przekroczony. I jeszcze nie wiadomo, jak to się zdarzy. Widzicie państwo po drodze między Ziębami a tym jeszcze tam trwa polowanie. Tam jeszcze ekipy pracują. Same Zięby są też trudne do tego, żeby je przekroczyć. Mianowicie też te grunty są, jakie są, takie nienośne. Także rzeczywiście województwo, nie dość, że staranie mi uporem pana marszałka doprowadziło do włączenia do perspektywy tej obecnie trwającej tej drogi 512, to jeszcze zdecydowanie dofinansowuje do tego, żeby tą drogę doprowadzić w odpowiedniej jakości, bo dochodzi nam o jakość do końca. Także dziękuję, a jeszcze uzupełnię, ta droga rzeczywiście 512, ona przed samymi Bartoszycami poprzez skrzyżowanie typu rondo wchodzi w nowy przebieg drogi wojewódzkiej tej 512 w miejscowości Bartoszyce z nowym mostem i z przebudową ulicy Poniatowskiego. Czyli to jest bardzo ciekawy i uzasadniony ciąg komunikacyjny, który też znalazł na obecnym etapie przychylność i jakby był zgłaszany do programu Komisji Europejskiej. No i pozytywnie oceniony. Stąd też to dofinansowanie, które mieliśmy. Rzeczywiście ta nowa perspektywa idzie w innym kierunku i w inny sposób będą te środki kierowane, są inne kryteria. Czyli inaczej rzecz biorąc, rzeczywiście to był dobry moment, aby ta drogę 512 ująć w programie i ją rozbudować. Dziękuję. Dziękuję dla pana dyrektora Łukaszuka. Wcześniej proszę, dziękuję panu dyrektorowi Łukaszukowi. Teraz bardzo proszę pana Edwarda Drymucha o informację, jak to wygląda z pozycji naszego ratusza, naszego miasta. Szanowni państwo, mówimy tutaj, pani nie określił kwoty tego finansowania. Chodzi po prostu o kwotę 500 tysięcy złotych. Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do wszystkich samorządów, zresztą wcześniej już się zwracał, że jeżeli będą to roboty dodatkowe, czy po prostu wspomogą wszystkie samorządy, na terenie których przebiega droga 512 i 511. Więc ja tylko dodam tyle, że jak już dyrektor powiedział, robót dodatkowych było naprawdę bardzo dużo, jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie, a my jako gmina miejska, powiedzmy miasto Górowo, tak naprawdę przez to dofinansowanie dostaniemy też w prezencie ciąg pieszojezdny, tak to nazwę, czyli chodnik z dopuszczeniem, prawda, dla rowerów. I chodzi o dofinansowanie 500 tysięcy złotych. Jest to po prostu dzisiaj tylko tak wstęp, powiedzmy, do podjęcia tej uchwały, bo trzeba będzie podjąć uchwałę o udzielenie dla województwa pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Żeby państwo po prostu mieli czas na przeanalizowanie, zastanowienie się. Dotacji, mówię, w wysokości, to znaczy to by była dotacja na rozbudowę drogi wojewódzkiej, budowę chodnika w Górowie Iławeckim w wysokości 500 tysięcy złotych. O takiej kwocie rozmawiamy. Dziękuję. Czyli rozumiem, panie Edwardzie, że mówimy o kwocie 500 tysięcy, ale to nie będzie 500 tysięcy, w zamian tutaj dostaniemy chodnik, tak? Czy w ramach inwestycji, tak? Inwestycji, dokładnie. I w którym miejscu byłby ten chodnik dokładnie? Dokładnie to byłby od szlaku Grywero, czyli od Straży Granicznej do ronda, powiedzmy, już ten cały ciąg byłby. Do ronda i przejściowo na rondzie wchodzący w ulicę Olsztyńską. Rozumiem. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Nie słychać? Coś nie słychać. Halo?
Pani radny Szlejer, proszę od początku, bo mieliśmy problem techniczny. Proszę jeszcze raz od początku. Mam pytanie, czy te 500 tysięcy na dofinansowanie tego chodnika to by było z budżetu miasta? Tak, oczywiście, że z budżetu miasta. Oczywiście, że tak. To może lepiej wynegocjować podbudowę tego chodnika. A następna sprawa, dam takie sugestie do pana przewodniczącego. Czekaj, ja będę dawał na głos, ty wyłącz. Oczywiście cieszę się, że są te ronda, że coś się robi. Ale te ronda, a szczególnie zjazdy, to naprawdę tak po chłopsku myśląc, to bardzo, bardzo tęgie głowy musiały to wymyślać. Nie rozumiem tego. Po co te wielkie takie ronda w porównaniu do tych cienkich zjazdów, gdzie już się jeździ poboczami, przewala się pachołki, słupki tamte. No nie rozumiem tego. A zjazdy są naprawdę. W tej chwili tutaj to pytanie do pana dyrektora. Dlaczego tak te po prostu wąskie zjazdy są, a takie duże ronda? Może pan to wytłumaczy? Ja odpowiem, oczywiście, że odpowiem. Te ronda, one tak wizualnie, jak pan widzi, one są czy duże, czy nie, one są normatywne dla typu pojazdów dopuszczonych do ruchu. To wszystko ma określony swój techniczny wymiar. Sytuacja jest taka, że ten przy właściwej jeździe te wszystkie i łuki, i gwiazdne rondy, i zjazdy są normatywne. Ale nie ukrywam tego, że to również powstaje w doświadczeniu i nie będziemy, prawda, składać na kart tego, że kierowca nie umie jeździć. Obserwacyjnie w okresie po wybudowaniu będziemy obserwować, jak ten ruch się odbywa. Jeżeli będzie to następowało, no tą normę trzeba będzie zmienić i ją zmieniamy, jeśli taka jest sytuacja. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, bo kierowcy potrafią jeździć. One tak wyglądają, że rzeczywiście powinny być szerokie, ale po co? Skoro norma mówi, że ten pojazd z takiej długości, z taką przyczepą swobodnie tędy przejedzie. Ale to nie znaczy, że będziemy się upierać i nie będziemy ewentualnie, nazywamy to pachwinę, pachwinę wykładać z drogi, utrzymując dług normatywny przewidziane przepisy. To tyle mam w tej kwestii. To jest wszystko zaprojektowane zgodnie ze sztuką i z obowiązującymi przepisami. Proszę, słucham, jeżeli są jakieś pytania. Dobrze, tu jeszcze pan Miron Sycz się zgłasza. Bardzo proszę, panie marszałku. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja akurat podzielam pogląd pana radnego Szlejera i nawet już zwracałem uwagę panu dyrektorowi. Państwo na pewno zauważyliście, że już w tych newralgicznych miejscach na rondzie są wyłożone dodatkowo kostką takie pewne elementy, aby to poprawić i drogi panie radny Zbyszku, podzielam pogląd i też to zauważyłem. Nie trzeba jeździć ciężarowym samochodem, nawet ja swoim długim Volvo mam kłopot, albo miałem kłopot, żeby nie zahaczyć, ale to z racji tej, że jestem słabym kierowcą oczywiście. I zawsze nadużywam swoje opony, ale potem jest gdzie wymienić. Dziękuję za ten głos. To tylko wesprze moje starania u dyrektora Łukaszuka, który się uśmiecha i też powie, że macie rację po prostu. Panie marszałku, zgadzam się, pan doskonale dostrzegł to, że to robimy, ale to jest odstępstwo od przepisu, dlatego w ten sposób to odstępstwo wykonujemy. Dziękuję. Szanowny Rado, tutaj dzisiejsze spotkanie naszych gości ma na celu zasygnalizowanie nam problemu. My dzisiaj nie będziemy podejmowali żadnej uchwały w tym temacie. Po prostu jest zgłoszony problem, który tutaj został, ta prośba o wsparcie została złożona do innych jeszcze samorządów w postaci Pieniężna, Bartoszyc, Gminy Miejskiej i innych tu jeszcze o wspomożenie. Także my dzisiaj nie podejmujemy żadnej uchwały. Nie ma potrzeby podejmowania, po prostu jest zasygnalizowane, że no jest taka prośba o wsparcie finansowe i te 500 tysięcy ewentualnego wsparcia, które tutaj byśmy dali, za to byłby położony dodatkowo te 500-600 metrów chodnika, o którym tutaj mówiliśmy. Tak to trzeba powiedzieć.
Także to wszystko jest informacyjnie tutaj powiedziane. Czy mamy informacje, jak inne samorządy zapatrują się do takich spotkań? Nie mamy jeszcze tej informacji. Burmistrz, jeszcze. Burmistrz Bartoszyc. Burmistrz Bartoszyc zadeklarował z radą oczywiście aż 16 milionów. W tej chwili jest na etapie, że nie w jednym roku, ale kolejne już na ten rok chyba 2,5 zadeklarował. Starosta wiem, że 4 miliony i miał kłopoty, ale już ujął w budżecie. Nie pamiętam, ile burmistrz Braniewa i pieniężna, bo też i jest to praktyka taka, że no wszystkie samorządy, jak chcą, żeby przez ich teren przebiegała taka droga, po prostu deklarują. Jest to normalna praktyka i częsta praktyka. Jeżeli tutaj się udało jeszcze wynegocjować coś więcej, uważam, że jest to no, dobrze świadczy o samorządzie miasta Górowa. Panie marszałku, też mogę coś uzupełnić? Czy mogę uzupełnić? Bardzo proszę, panie dyrektorze, proszę mówić. To jest jakby takie generalne działanie, jakby taka zrobiło się chyba regułą już, że wszystkie samorządy w ramach wsparcia, bo wspierają, wskazują tu wszędzie jest dotacją celową. Braniewo dało 300, chyba 900 tysięcy, bo chciało chodnik dostępnia i jeszcze coś ścieżkę rowerową. Tam gdzieś na kanalizację. W drugim miejscu, jak robiliśmy, to w sumie wyszło 3 miliony w samej Nidzicy, bo chciało miasto, żeby zrobić to i w takim zakresie. Każde miasto w różnym zakresie w tym uczestniczą. Same miasto Bartoszyce, jak już pan marszałek wspomniał, też tych milionów dużo, dużo przeznaczyło. Starosta 4 miliony. Te 4 miliony już, te pieniądze poszły na tą drogę 512 na to rondo jako konieczne, dlatego żeby te miasto Bartoszyce miały to bezpieczeństwo zapewnione nie tylko jednym, ale dwoma mostami było skomunikowane innym przebiegiem niż dużym objazdem przez miasto. Nie wiadomo jeszcze jak ten ruch w sytuacji krytycznej może się zachowywać. To jest jakby tą regułą. To nie jest tak, że to jest przypadek i precedens będzie w przypadku miasta Górowo i Ławeckie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także czy ktoś jeszcze miałby w tym temacie jakieś uwagi? Pan marszałek, bardzo proszę. Ja myślę tak, jeśli można, szanowni radni, w związku z tym, że jest z nami pan dyrektor Łukaszuk, a on tam jest głównie dowodzącym na tym odcinku, to może wyprzedzając pewne pytania, które zawsze się pojawiają, byłby pan uprzejmy może poinformować, bo to, że ja wiem, że pan wie, że ktoś wie, to jest za mało, ale mieszkańcy na pewno będą pytać, dlaczego teraz na przykład nie pracują na tej drodze, kiedy będzie ten odcinek oddany do piasku, przepraszam, do piasku. Jak to się odbywa, czy już zakończony, czy nie, bo to często po prostu radni nie wiedzą, ale myślę, że dobrze, żeby wiedzieli, jakby pan dyrektor przy okazji mógł pewnych takich informacyjnych rzeczy udzielić, no bo przecież jeszcze na dobrą sprawę nie jest wykończony, widzę, że jeszcze pasów nie ma, a może były, może ktoś zwinął te pasy, nie wiem. Jakby pan był uprzejmy parę rzeczy takich dodać. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o te informacje. Po przekazania przed ukończeniem robót oddaję do użytkowania odcinka ze względu na to, żeby po prostu ten ruch mógł się bezkolizyjnie odbywać z Górowa i Ławeckiego w obydwu kierunkach na tyle, na ile jest to możliwe. Zgodziliśmy się na to i to miało nastąpić w październiku ubiegłego roku. To oddanie od Wozławek do Piasek. Z różnych przyczyn, a szczególnie tych atmosferycznych, było tak, że malowanie pasów, wkładzenie warstwy ścieralnej wymaga odpowiednich warunków do tego, żeby nie na wodę i nie malować. Nie udało im się to. W tej chwili, jak tylko skończą się te okresy zimowe, zejdą śniegi i będzie na tyle sucho, będą wymalują, bo to się nazywa, wykonają oznakowanie poziome i pionowe, czyli CBRD, oraz przekażą obiekty, czyli ten most i przepusty do użytkowania.
i my wtedy przejmiemy to i to będzie jeszcze etap budowy, ale przed jego ukończeniem będzie ten odcinek udostępniony do ruchu w pełnym oznakowaniu. Pozostała, jak powiedziałem, ta część przebiegu 512 od Pieniężna do Borławek. Borławek zgodnie z harmonogramem i oczekiwaniem. Oczywiście to też zależy od warunków pogodowych. Do sierpnia powinna być tak ukończona w takim samym standardzie jak Borławki Piaski. Pozostanie odcinek ten od Piasek do Bartoszyc. Oczywiście w tym momencie trwają roboty. O ile tam, to wiadomo, roboty ziemne były w tym, no, w Spytajnach, kanalizacja. Każdy wykonawca robót ma wpisane w umowie i w swoim harmonogramie, że od 15 grudnia do 15 marca ma tak zwaną przerwę zimową. Wykorzystuje ona to na mobilizację potencjału do prac wiosennych, a w przypadku właśnie tych firm budowlanych, kiedy najbardziej sezonowe roboty, jest lato, jesień, wiosna i część jesieni, to wtedy ludzie są na budowie, wykorzystuje to na urlopy. W tej chwili są na urlopach pracownicy tych firm budowlanych, żeby po prostu też skorzystać z tej możliwości odpoczynku. Niemniej jednak obserwowaliśmy w poprzednich latach, gdzie ta zima była łaskawa, że te roboty odbywały się non-stop. Tak oni sobie poukładali te swoje sprawy wewnętrzne w firmach. Tu mamy zimę. Jak to się ułoży, nie wiem. W każdym razie na pewno nie będą czekać. Z robotami wejdą jak najszybciej, bo dla każdego wykonawcy każdy miesiąc, każdy dzień to są koszty ogólne, które są ich kosztem, a mogą być zaoszczędzone i stanowić jego dochód. Tak to myślę, że wyczerpałem tę odpowiedź w tej chwili. Na to pan marszałek wezwał mnie do odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Tutaj pan marszałek też mi podpowiada na ucho właśnie, że panie dyrektorze, składamy podziękowanie od pszczelarzy górowskich, którzy właśnie bardzo dziękują za obsadzanie drogi właśnie lipami. Lipami są miododajne, więc na pewno te pszczółki będą pracowicie z tych drzew zbierały miód. Także bardzo dziękujemy za lipy, które będą rosły przy drodze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, nie musimy dzisiaj podejmować żadnych uchwał, dlatego jest zasygnalizowany, temat jest zgłoszony i do tego tematu na pewno powrócimy. Będziemy musieli bardzo szczegółowo tutaj z Panią naszą skarbnik rozmawiać, jak tutaj ten budżet miasta nam się skalkuluje, bo jeszcze chyba nie został podsumowany rok 2020. Pani skarbnik cały czas mówiła, że jakieś oszczędności być może będą. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się przedstawiało. I do tego tematu na pewno wrócimy. Prośba jest skierowana do wszystkich samorządów, przez które biegnie ta droga, więc na pewno musimy ten temat wziąć i na pewno rzeczowo porozmawiać. Chcę również powiedzieć, że firma NDI, która tutaj buduje naszą drogę, jest bardzo poważną firmą. Ja tutaj oglądam na YouTubie właśnie, jak idą prace na Mierzei Wiślanej i właśnie NDI tam jest głównym wykonawcą Mierzei Wiślanej, także to jest bardzo poważny kontrahent, realizuje zamówienie rządowe. Nawet wyspa, która będzie tam stworzona, będzie się nazywała Endecka, czyli od NDI właśnie. Także ta firma jest bardzo porządna. Także myślę, że również asfalt i ścieralność będzie również na wysokim poziomie. A te ronda, które tutaj mówiliśmy, też będą wyprostowane, bo rzeczywiście są bardzo ciasne i te tiry, które jeżdżą takie potężne, no te tylne koła zawsze o ten krawężnik gdzieś tam po prostu gdzieś tam zaważają i myślę, że to też do poprawki za jakiś czas. Tyle w tym temacie myślę, chyba że ktoś z Państwa miałby jeszcze... Dwa słowa można? Bardzo Halo? Proszę, pan dyrektor się zgłasza, bardzo proszę. Pan Schleyer się zgłasza. Bardzo proszę, bardzo proszę. Ja mam taką prośbę, panie przewodniczący, do pana marszałka, do pana dyrektora, że jeżeli już się zacznie ten okres robót, powiedzmy tam w granicach, zależy oczywiście od pogody, w marcu, żeby szczególną uwagę zwrócić na zakończenie właśnie tego odcinka do Piasku. A szczególnie mi chodzi o te skrzyżowanie w Piasku, żeby to było już naprawdę takie przejezdne, nie? Żeby w pierwszej kolejności porozmawiać z wykonawcami, żeby zamknąć ten odcinek i można było jechać tu na bezlewy, bo tam wjeżdżając właśnie w te okolice jest naprawdę kupa błota i nic więcej, nie? To jest taka moja sugestia, tylko może no, w imieniu chyba wszystkich kierowców, żeby ten odcinek właśnie dopracować, zamknąć już w Piasku, a dalej no, przez tutaj w kierunku Wojciech no, już można sobie robić. No, tam
kusić ruch tutaj na Bezlewę, nie? Nie wiem, czy mnie dobrze chce. Tu się zgłasza. A ja byłem przekonany, a ja byłem jeszcze, już można mówić? A ja byłem przekonany. Zaraz, pan dyrektor się zgłasza, panie marszałku, bardzo proszę, tak? Pan dyrektor, z Olsztyna, bardzo proszę. Chcę powiedzieć, że tutaj ta uwaga odnośnie tego skrzyżowania piasku, to oczywiście ona miała być już w masie w ubiegłym roku. Warunki atmosferyczne pozwoliły, ona będzie zrobiona w masie tak, że będzie całkowita przejezdność taka, jaka powinna być. Dopiero te roboty od tego skrzyżowania do Wojciech i dalej za Wojciechami będą przebiegały normalnie w tych warunkach technologicznych budowy. A tu będzie tak, jak jest dojazd do piasek, tak będzie to w standardzie wykonane. Dziękuję bardzo. Pan marszałek jeszcze się zgłasza. Jak pan radny Zbigniew zaczął mówić i mówił o terminach do 15 marca, byłem przekonany, że powie koniecznie wymieńcie opony, choroba jasna, bo będzie zniszczone będą. I ja też apeluję co do tego całkowicie. Dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań odnośnie drogi, dziękujemy tutaj za wizytę z daleka, z Olsztyna, dla pana dyrektora Łukaszuka. Dziękujemy panu marszałkowi za dzisiejsze spotkanie. My, szanowna rado, przystąpimy do dalszych naszych prac, ale jeszcze się zgłasza pan Kamil Komorowski. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie tej drogi, bo firma NDI zasugerowała, że ten zniszczony asfalt na ulicy Olsztyńskiej zostanie poprawiony. I mam takie właśnie pytanie, czy ten asfalt zostanie naprawiony, bo też został zniszczony asfalt na ulicy Kaliningradzkiej. Co mają tutaj panowie może do powiedzenia, do dodania, jak to by wyglądało, bo zostało trochę zniszczone przez te ciężarówki nasze miasto i czy to zostanie poprawione, czy to zostanie tak jak jest? Daszu, to odpowiem. Mogę? Tak, bardzo proszę panie dyrektorze, słychać dobrze. Na jednym ze spotkań w Urzędzie Miasta był wykonawca robót. Nie pamiętam, czy też była pani dyrektor kontraktu, pani Szydłowska. W każdym razie została złożona deklaracja dla miasta, bo dla miasta przez wykonawcę, że te roboty będą, że te roboty, te naprawy zostaną wykonane. Co do tego ewentualnie będę tylko i wyłącznie monitorował, ponieważ tą deklarację złożył wykonawca do miasta. Także tyle wiem i tyle odpowiadam. Dziękuję. Dziękuję. Bo w tej sprawie, panie dyrektorze, właśnie część mieszkańców też tutaj zgłasza do nas. Mamy nawet tutaj również pismo ze zdjęciami. Ktoś tutaj zagłusza. Część mieszkańców też przygotowała zdjęcia, jak wyglądało przed i jak to wygląda teraz, więc na pewno ten temat będziemy mieli na uwadze. Deklaracja również firmy jest również jak najbardziej właściwa, bo trzeba będzie te szkody naprawić. Jeżeli nie ma więcej pytań odnośnie drogi 512, szanowna rado, przejdziemy dalej do naszego dalszego działania. Sprawy różne. I bardzo proszę, jeżeli radni mają takie sprawy, bardzo proszę teraz rozmawiajmy na te tematy. Ja może rozpocznę tutaj od razu do pana Dwarda, w związku z tym, że zima się już nam kończy i bardzo odsłoniła bardzo wiele tych dziur w naszym mieście. Tutaj szczególnie też i przy aptece, i tu koło nadleśnictwa też te straszne dziury. No myślę, że jak pogoda pozwoli, trzeba byłoby już pomału łatać, panie Edwardzie. Już odpowiadam na to pytanie. Akurat wczoraj zostały połatane już częściowo te dziury, niedokładnie jeszcze, tam gdzie się dało po prostu. Z uwagi na leżący jeszcze na poboczach śnieg, przy samych krawężnikach nie da się tego połatać. Natomiast ulica Sikorskiego wczoraj została praktycznie, można powiedzieć, w większości te duże dziury na pewno załatane, bo byłem wczoraj, jeździłem, patrzyłem, oglądałem. Dzisiaj jest naprawiana ulica Armii Krajowej, ale z uwagi na awarię, jaką mamy na ulicy Przemysłowej, po prostu nie jest odprowadzana woda.
no, od strony Bema, powiedzmy, w tym dole, od strony Bema, to dzisiaj jest tam, no, trwają roboty, ale to niestety ręcznie musimy, dlatego że nie wjedzie żaden ciężki sprzęt, jest po prostu grunt rozmoknięty, a że to jest po prostu sam dół jeszcze, więc no, w tej chwili nie jestem w stanie nawet powiedzieć, czy już odkopali, czy coś zrobili. Próbowali to trochę przepchać, przeczyścić. To nie wiem, jak się posunęły roboty z łataniem, powiedzmy, prawda? Z uzupełnianiem tych ubytków. No w tym roku, panie Edwardzie, bardzo wybitnie te nasze drogi bardzo ucierpiały i ja tutaj dalej ponawiam ten apel odnośnie drogi właśnie tej naszej Sikorskiego i Wyszyńskiego. Razem z powiatem, także tutaj no, musimy tutaj tą drogę zrobić, bo źle to wszystko wygląda. Bardzo proszę, pozostali radni, sprawy różne. Pani Grażyna Sawicz, bardzo proszę. Pani Grażyna Sawicz zabiera głos. Nie słyszymy nic, pani Grażyno. Przybliżamy termin rozbiórki kuponu. Pani Grażyna. Nie usłyszę. Odpowiem, pani. A, bo ja. Halo. Już informuję. Będzie to oczywiście wiosennym. Patrzę jednak, może. Będzie to okres wiosenny. Będzie to okres wiosenny. Musimy ogłosić zapytanie. Ale nie chcielibyśmy robić tego we wczesną wiosennym okresie, kiedy jest mokro jeszcze. Grunty są rozmoknięte. Żeby nie zniszczyć zbyt powiedzmy terenów obok. I jeszcze jedno pytanie, panie Edwardzie, odnośnie tej lampy, która została wyłamana przy Wojska Polskiego, żeby pan mieszkańcom powiedział, bo oni też są zainteresowani. Oczywiście. Proszę państwa, na dzień dzisiejszy został zamówiony nowy słup. Latarnia została zniszczona, latarnię posiadamy, natomiast zamówiliśmy nowy słup. Czekamy na dostawę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie sprawy różne. Proszę pytać. Jeżeli nie ma tych spraw, będziemy pomału kończyli, bo dłuższa była dzisiejsza sesja. Pytam względu... jeszcze ja. Chciałem zapytać. Pan radny Gajdamowicz. Bardzo proszę. Panie Edwardzie, chciałem zapytać o termomodernizację szkoły podstawowej. Jak tu sytuacja wygląda? Na jakim to jest wszystko etapie? Czekamy jeszcze chwilkę z ogłoszeniem przetargu. Z uwagi na złożone wnioski na pieniądze covidowe. Jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, bo nie wiemy co się dzieje, jak zmontować budżet. Także jeszcze chwilę po prostu musimy się wstrzymać. Dobrze, jeszcze też, że tak powiem, na forach społecznościowych też tam się doczytałem ostatnio. Jest problem z szaletami i tutaj mieszkańcy też apelują o rozwiązanie tego problemu. Jak u nas możemy ten problem rozwiązać, bo niektóre są pozamykane. Wcześniej można było wejść gdzieś tam do różnego rodzaju obiektów, a teraz z racji pandemii są jakby te obiekty zamykane. W jaki sposób tu możemy się zastanowić, żeby pomóc mieszkańcom właśnie w okolicach dworca, też miasta, parku, żeby ten problem szaletów rozwiązać. Także tutaj też trzeba by było się na tym zastanowić. Myślę, że pan już sam odpowiedział sobie na to pytanie. Z uwagi na COVID, nie bardzo jesteśmy w stanie tutaj utrzymywać, bo wiadomo, że ktoś musi tego pilnować. Dezynfekować i tak dalej. Więc na dzień dzisiejszy nie widzę takiej możliwości. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze sprawy? Jeżeli nie ma, nie widzę i nie słyszę. Ktoś się zgłasza, pan radny Schleyer, bardzo proszę. Tak, ja mam taką prośbę do państwa radnych z Bema. No śnieg ginie, odsłonił straszne rzeczy. Tak się składa, że jeżdżę tam do mamy, psie kupy, kupa na kupie.
może by coś z tym zrobił. Też nie chcę się tu chwalić, ale wczoraj z łopato, szufą, jak zwał, tak zwał, przeszedłem ścieżką Greenwello przez tutaj Róże Wiatrów w kierunku Wyszyńskiego tutaj na Maja. Posprzątałem też tam, to znaczy posprzątałem. Po prostu no, rzuciłem to w trawę, a oczyściłem chodnik. Co strasznego się dzieje, coś trzeba z tym zrobić. Dziękuję i bardzo. Najgorsze jest to, że na przykład, jeszcze dwa słowa, że wszyscy widzą, kto chodzi tutaj tym odcinkiem Maja, Róża Wiatrów, Wojska Polskiego. No ja nie posiadam takiej techniki, takich telefonów, ale na pewno większość tu radnych widzi to, co widzi i nie grzmi. Dziękuję bardzo. Widzę chyba, że więcej spraw już nie ma. Jeżeli sprawy są, więc można tu jeszcze też wykonać telefony do ratusza i można swoje tematy w swoich obwodach jak najbardziej zgłosić, tak, dla dobra mieszkańców i urody naszego miasta. W związku z tym, że wyczerpaliśmy na dzień dzisiejszy, Szanowna Rado, wszystkie zagadnienia, zamykam 30. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.